Cześć Daniel, z tej strony Alskot.pl i czy czasami Ci się wydaje, że jak patrzysz na swój progres, to jest tak samo jakbyś patrzył jak trawa rośnie lub jak schnie farba na ścianie? No niestety czasami tak robicie. Czasami osoby, powiedzmy początkujące, tak robią, patrzą na swój progres cały czas nieustannie, co powiedzmy codziennie, rano i wieczorem porównują to jakoś dziwnie i wydaje mi się, że to wcale nie idzie w górę. Ja to nazywam taki syndrom rosnącej trawy, czyli patrzymy cały czas jak trawa rośnie i oczywiście bez dwóch zdań powiedzmy trawa, przykładowo na naszej działce, jeżeli macie, to rośnie, tak? Natomiast jeżeli będziecie na nią cały czas patrzeć, to się wydaje, że wcale nie rośnie. Ale jeżeli wrócicie na działkę za tydzień, okazuje się, że faktycznie urosła, jest jej więcej. Więc to jest błąd numer jeden osób, które dopiero zaczynają mierzyć swoje efekty. Codziennie cały czas na siebie się patrzą, analizują ten progres, a tu mam jeszcze brzucha trochę, a niby to, niby tamto, nie zwracając uwagi na rzeczy, które faktycznie są lepsze, na progres, który faktycznie można zauważyć. Teraz błąd numer dwa jest analizować progres tylko pod jednym kątem, bardzo wąsko analizować to, co się dzieje, tylko mierzyć naszą wagę, a waga może nas zwodzić. To, że na przykład waga rośnie na redukcji lub stoi w miejscu, wcale nie znaczy, że nie spalamy tłuszczu. Możemy przy tym budować na przykład masę mięśniową lub mogliśmy na przykład odłożyć troszeczkę wody z wielu różnych przyczyn, nawet na redukcji. Więc waga to nie jest jedyna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę. Możemy też mierzyć nasze pomiar sylwetki w centymetrach, na przykład w pasie, w bicepsie, w klatce piersiowej, w udzie. Jeżeli na przykład z pasa nam spada, a w bicepsie nam rośnie, no to wskazuje na to, że prawdopodobnie spalamy tkankę tłuszczową i budujemy masę mięśniową, więc to jest na kolejny sukces. Lub na treningach robimy progresy, mimo wszystko, że na przykład waga stała, to na treningach robimy progresy i jesteśmy coraz silniejsi, więc to jest kolejny sukces, kolejna rzecz, na którą możemy zwrócić uwagę. Czasami jest tak, że musimy celebrować fakt, że robimy regularne treningi, mimo mniejszych progresów, mimo też z różnych powodów. Robimy regularne treningi i nie szukamy wymówek do treningów, ponieważ chodzimy na te treningi cały czas. Może dieta nie jest taka, jak powinna być, ale robimy super treningi. Może jest na odwrót. Może nie wyszło nam z treningami, ale trzymamy tą dietę, więc mamy zmianę w pozytywnym kierunku. Wiele osób wymaga od siebie, że w pierwszym miesiącu, w pierwszych trzech miesiącach od razu będą super, od razu osiągną wszystkie cele, będą mieli wszystko załatwione, będą jak ci idolowie, którymi się inspirują, że tak powiem. No i po trzech miesiącach będą mieli pełną transformację i cel, który chcą osiągnąć. No niestety tak to nie wygląda. Ja już robię to, co robię około 10 lat. Dokładnie nie wiem, nie pamiętam. W każdym razie w pierwszych 3 latach popełniałem wiele błędów, miałem zloty i upadki, nie robiłem wszystko idealnie. Miałem 2 tygodnie dziennie trenowałem, bo miałem kryzys, nie chciało mi się, różnie było, tak? Początki takie są. Fitness to nie sprint, to maraton. Możemy celebrować te mniejsze rzeczy, możemy celebrować fakt, że mamy dyscyplinę dzięki treningom, stajemy się silniejsi, mimo że tej diety nie trzymaliśmy przez te 2 tygodnie z wielu przyczyn. Może z naszej winy, czyli kryzysu, może nie z naszej winy, ponieważ wyjechaliśmy, ponieważ mamy delegację, ponieważ były święta, cholera wie co jeszcze. W każdym razie mamy już pewną rzecz, którą możemy celebrować i z której możemy być dumni. Więc kończąc już ten filmik, pamiętajcie, żeby nie patrzeć na swój progres cały czas, codziennie. Ważyć się możecie codziennie, natomiast wyciągacie średnią z tej wagi po tygodniu. To nie jest tak, że porównujecie wagę z pierwszego dnia z drugim dniem i okazuje się, że nie chudniecie, bo poszła w górę lub stoi w miejscu. Tak to nie powinno wyglądać. Możecie się ważyć codziennie przez 7 dni i później wyciągacie z tego średnią lub ważycie się raz w tygodniu. To jest jeden sposób. Możecie mierzyć się też raz w tygodniu. Możecie robić zdjęcia sylwetki co 3 albo co 4 tygodnie, ponieważ jeżeli patrzycie na siebie codziennie w lustrze, to jest tak, jakbyście patrzyli, jak trawa rośnie. Nie zauważycie wizualnych efektów, tak? Wy pamiętacie, jak wyglądaliście. To jest bardzo mała mikrozmiana, której wy nie zauważycie, ale może osoba, która nie widziała was 2 miesiące, zauważy. I tak samo wy zauważycie na tych zdjęciach sylwetki. Pamiętajcie, żeby zrobić mniej więcej podobne światło, żeby było to wiarygodne. No i tak samo, jak powiedziałem, z różnymi kwestiami dyscypliny, regularne treningi i tak dalej. Więc na to musicie też zwrócić uwagę. Nie bądźcie dla siebie zbyt surowi, ponieważ nieraz dostaję wiadomość nie tylko od moich podopiecznych, że schudłem powiedzmy 5 kg czy 3 miesiące, czy to jest dobry wynik, czy nie za bardzo, powinnam więcej. To jest bardzo dobry wynik, ponieważ na wiele rzeczy nie zwracamy uwagi. I nasze predyspozycje, i nasza genetyka, i przypadki, które nas, na przykład przeciwności losu, choroba, czy kontuzja, czy wyjazd, obojętnie co jeszcze, na to wszystko musimy zwrócić też uwagę. Więc nie bądźcie dla siebie za surowi, celebrujcie wasze efekty, które będą was motywować, dzięki czemu będziecie mogli trenować dłużej, będziecie mogli raczej kontynuować ten proces dłużej, aż w końcu dojdziecie do waszego celu i później obierzecie następny. To wszystko w tym filmiku, trzymajcie się i do zobaczenia.